Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Colina McRae Rally 2005. Jesteśmy na końcóweczce, dzisiaj mamy złoty puchar 2WD. Mamy do wyboru takowe samochody. Doszedł ostatnio Fiesta Concept, który ma całkiem niezłego powera i myślę, że nim dzisiaj pojedziemy. Spędzimy całą godzineczkę i oczywiście zaczynamy od mojej jakże ulubionej Japonii. Oh my freaking god. Dobra. Deszcz, zawaliście. Mokry asfalt. Prześwit oczywiście zmniejszymy. Stabilizator wystabilizujemy. Skrzynie na krótkie. Dobrze, możemy jechać. 5, 4, 3, 2, 1, start! Dobra. Napęd na przód, jak widzę. Trzeba będzie sobie ogarnąć to wszystko. Matko, walnęło mi się w krzesło łokciem. Przez szczyt. Ostrożnie. Niezbyt miło. 6 prawy przez szczyt i 3 lewy. 3 prawy, długi szczyt. Dzisiaj od razu powiem, że będzie jedna nietypowa piosenka na dziś. Tak. To na pewno już znacie, ale chciałbym ją naprawdę wam bardzo serdecznie polecić. Ale to potem. 6 lewy zacisk do 3 przez szczyt. Lewy i długi 2 prawy zacisk. Pomiar. 6 lewy i długi 6 prawy. Dobra. Trochę się tam prosta, tylko poracowałem, ale to szczyt, dzień prób to. Kij. 6 prawy, 50. To jest na najkrótszych przełożeniach, lewy, tak? 6 spoko. Prawy i długi 5 prawy zacisk do 3. 50. Długi 6 lewy przez szczyt. 50 przez metę 4 lewy i stop. I iście zawaliście. I wjeżdżam drzewo. Alright. Oto jedziemy. 5, 4, 3, 2, 1, start! No start! 5 lewy 100, 6 lewy. Blondynka z poranka. Super. 50, 5 prawy. Tnij. Tak, jakbym mógł to z nim ściął. Ta. 50. Długi 4 prawy. 30. Długi 6 lewy i 2 lewy. Mhm. 50. Długi 5 lewy. Jedź po prawej i 6 lewy i 4 prawy. A potem może byśmy gdzieś skręcili, co? No znowu chcę gdzieś skręcać, no ja nie mogę. 5 prawy i skręt długi 3 lewy zacisk. Co ona brała przed wyścigiem? Nie wnikam. Długi 3 prawy. Znaczy wnikam, ale. 30. Super. Długi 2 lewy. 50, 6 prawy pomiar. Ła. O, nie wjechałem. Daj długi 6 lewy. Możesz do picia. Właśnie bym musiał sobie coś skombinować i gdzieś tam stoi coś. Herbatka jakaś. Znaczy herbatka to nie jest najlepszy pomysł na let's play'e. Długi 2 lewy zacisk. Ale dobra, może być. 30, długi 4 prawy i ostrożnie. 3 lewy zacisk i wąsko. Alright. W którą stronę ten zacisk? Tu. 30, bo nie widać. 2 prawy przez most, ale skup się dobrze. Spokojnie. Skręt 6 prawy. Ja nie wnikam. 6 lewy, tnij. Długi 6 prawy. Ostrożnie, długi 6 lewy odcisk i skręt 2 lewy. 6 szczyt, prosta 100. Tak, dzisiaj będzie taki trochę przemilczany odcinek. No chyba, że mi coś do głowy wejdzie. Tam ktoś się skarżył, o, za dużo gadasz. No to teraz będzie mało gadania. Jak na razie, bynajmniej. 4 lewy. Długi 6 prawy, pomiar 50, 3 prawy. 6 lewy i długi 5 prawy. O, trochę się pogorszyłem. 4 prawy. Prawy. Trzeba przyszpidzić. 6 lewy przez szczyt. I 6 lewy po prostu. Długi, 3 po prostu, prawy. Dobra. 4 lewy otwarte. Podkręciłem lewy. Forda do 8K. 6 prawy. 8000. 30. I zapyla. Bardzo długi, 6. Fakt, że jeszcze ogarnia, to jest dziwne. I zacisk do 3. A jakby co, wiecie, że jedziemy konceptem. 5 prawy. Ta Fiesta nigdy nie wyszła jeszcze. Przynajmniej w 2004 roku. To może jedź po prawej. Długi
6 lewy, zacisk do 5. Akurat fajnie, że wybrałem Forda, bo akurat kończę grać, przechodzić Ford Racing 3. Że tak odnośnie do tego, że niedługo na przykład recenzja będzie. Muszę się zebrać jeszcze. Nagrać to wszystko, całą resztę. Tak topornie mi te wszystkie recenzje idą, że oh my god, ale teraz przy speedze mogę wam powiedzieć, bo skończyłem nagrywać to, co miałem nagrywać, że tak powiem. Czytaj. Dobra, to wy będziecie specjalni, ci co obejrzą kolinka, będą wiedzieli, co będzie po. Teraz jest wrzucane Uprising 44, Call of Duty Modern Warfare 2, kolinek i jest wrzucane World War 2 GI za Duma, bo Duma nie mogę przejść, chociaż pewnie wezmę się niedługo. Potem, po Uprising 44 będzie taka kaszana jak America's Secret Operations. Jest to kaszana pokroju The Heat of War czy Right na Berlin, Tajna Broń III Rzeszy. Jest to ten sam silnik i ta sama zasada, te same dźwięki. Mimo że to są dzisiejsze czasy, to są te same dźwięki, co ciekawe. Tylko trochę hard zmieniony na nowocześniejszy tyle. Również 10 misji i ubogo. Boom. Super. No i ładnie. Jedziemy dalej. Także potem będzie America's Secret Operations, po Call of Duty Modern Warfare 2, jak zapowiadałem, będzie Call of Duty Modern Warfare 3, już mam całość nagraną, również jak ASO. No i bardzo fajnie mi się grało w MW3 i tam na końcu powiem, że jakoś mi się, według mnie bardziej mi się podobał MW3 od MW2, jakoś tak. Muszę tylko zobaczyć multi w MW3, bo w MW2 jestem po prostu oczarowany i mnie wciągnęło, równie jak Wolf. Battlefield mnie o dziwę tak nie wciągnął. Nie coś, że jadę na Battlefielda, że o, jaki słaby. Nie, ja nawet lubię Battlefielda, ja mam szacunek do tej serii. Naprawdę cenię Battlefielda za to, jak on się rozwijał. Po prostu ubóstwiam pierwsze trzy części. Czyli 1942, którego się zagrywałem w dzieciństwie. Na singlu, bo na singlu, ale się zagrywałem i naprawdę bardzo mi się on podobał. Potem Wietnam z epickim soundtrackiem, no może z gameplayem już takim, jak trochę odgrzewany kotek i bonus do dodatek do 1942, natomiast soundtrack był genialny i dzięki temu soundtrackowi się zakochałem w Kingsach. Dalej, dwójeczka i jeden dodatek i dwa booster paki. Super, super, super. I nadal jest w tych grach dużo ludzi, z czego się cieszę, bo naprawdę te trzy części były spoko. Potem wyszedł, według mnie, taki se Battlefield 2142. Całkiem dobra gra, natomiast no, znowu bym powiedział, że odgrzewany kotlet. Potem był Bad Company tylko na PS-a chyba, PlayStation 3 i na Xboxa 360, jeżeli dobrze pamiętam. Potem wyszedł Bad Company 2, którego mam. Z DLC Wietnam. Oczywiście jestem. To było zawaliste. Ja już kupiłem w Empiku. Właśnie ten booster pack za 35 zł. Chciałem sobie go zaktualizować, a pokazało mi, że w mordę. Termin aktualizacji minął. Kurczę, kupiłem nową zafoliowaną grę, a się okazuje, że ona jest nieprzydatna. I tego właśnie nie lubię z dzisiejszej cyfrowej dystrybucji, że w mordę. Kupujesz coś na półkach, nie jesteś świadom, że to jest już przeterminowane. Sklep też tego nie jest świadom. No i w mordę tracisz kasę. Tak naprawdę nieświadomie. To jest głupie bardzo. O odciskach nie będziemy gadać tutaj. Także to mnie bardzo wkurzyło, ale Bad Company 2, mogę powiedzieć, że jako podstawka będzie nagrana po Call of Duty Modern Warfare 3, tuż po reinstalacji komputera. Tak, ponieważ znowu chciałbym tak co rok na nowo stawiać system, żeby, wiecie, bo tak to się zbierają, to gromadzą te informacje, chciałbym po prostu przeczyścić sobie rejestr i to wszystko na nowo, żeby to wgrać, żeby płynnie chodziło, bo teraz już od czasu do czasu zauważam takie małe klaty. Oh my god, za bardzo się zagadałem. A chciałem, żeby to wszystko ładnie płynie chodziło i przy okazji by się dało dokupić te 4 ramu. O super, po zewnętrznej, tak. Nie wiem, co to znaczy. Zawaliście. 3 prawy, nie tnij, 4 lewy. To zrypie, widać.
No i Bad Company 2 będzie właśnie po Call of Duty. A wracając do multi jeszcze, bo się tak rozgadałem wtedy o wcześniejszej wersji, Battlefield 3 jakoś mnie mniej pociągnął. Oczywiście są tam te tryby dominacji. Na razie tylko odgrałem na trybach dominacji. Co, no jest fajne, ale Call of Duty też jest tryb dominacji i on mi się bardziej podoba, ponieważ no fajnie, w Battlefieldzie są bardzo duże mapy, to jest naprawdę plus. No ale w Mordę, tam jest 6 punktów, tak? 6 od A do F. Jest 6 punktów dominacji. W Call of Duty są tylko 3. I naprawdę w Call of Duty to o niebo lepiej wygląda, jak się trzeba bić o te 3 punkty, aniżeli o to 6. No i żal, zwaliłem ten odcinek. No właśnie. O tym mówię. Teraz musimy sprężyć dupy. Na 7 poleciliśmy. Natomiast w Call of Duty jest deathmatch, deathmatch drużynowy, dominacja, jakieś hardcore, nie wiadomo jakie. To mi się bardzo podoba w tym w tych Modern Warfare'kach. Ojej, nie. Pochmurno już i deszcz. Nie zmieniamy niczego. Jedziemy. Także ja na razie na Call of Duty Modern Warfare 2 mam 17 level. I się zagrywam w trybie właśnie dominacji i trybie tłumacza drużynowego. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się bardzo podoba. Dawno mnie tak żaden multi nie wciągnął. W Battlefield owszem, lubiłem pograć. Mi się nawet podobało, ale dla mnie, podkreślam, że dla mnie, bo każdy może mieć tam swoje ulubione gry. Dla mnie Call of Duty wygrywa jak na razie. Zobaczymy, co mi zaserwuje trójeczka. Modern Warfare oczywiście. Bo ja trochę, według mnie trochę przykrótko grałem w Battlefield 3, więc nie będę tutaj osądzał. No i Battlefield 3 ma jeszcze taką zaletę, że można używać pojazdów. No to znak rozpoznawczy BF-a. Tutaj też BF bardzo zyskuje. Ale szczerze, ja wolę latać bronią, aniżeli jeździć pojazdami. To zależy od człowieka. Obie gry mam w pudełkowej wersji. Mam nawet BF3 Premium. Ja mam kolekcji do MW3, ale to swoją drogą się kiedyś może dokupi. Chociaż pewnie teraz wszyscy się przerzucą na Ghosta i nikt nie będzie grał w MW3. Chociaż jeżeli ludzie grają w MW2, no to nie widzę problemu, żeby ktoś nie pozostał w MW3. Trudno, będę truł dalej. Gdyby złapałem temat, to będę gadał. Także a za World War 2 GI może powiem tak. Na razie ciągnę to World War 2 GI. Trochę kiepało mi to wychodzi, bo gra jest cholernie trudna. Naprawdę trudno ją przejść. Ja specjalnie tam była przekładka z Uprising z World War 2 GI, że Uprising wcześniej wszedł. Ponieważ ponieważ no nie wyrobiłem z misji, nie mogłem jej przejść, dopiero kolejnego dnia udało mi się ją przejść i złożyć. W ogóle było cholernie trudne. No to super. I po prostu World War 2 GI będzie tak naprawdę taką bonusową serią. Zaduma się wezmę, jak się będę mógł wziąć i jeżeli mi się będzie chciało wziąć, ponieważ tam próbuję rozkminić taki fajnego glitcha. Nie, to nie jest glitch. To jest trik, to jest nazywany trik i to jest taki, bym powiedział, bug. Że leży BFG w ścianie i nie mogę go podnieść. Trzeba idealnie wejść w jedno miejsce. A nie ogarniam tego. Może to wina z Duma. Może tego emulatora Duma. Nie wiem, spróbuję na Xboxie jeszcze uruchomić i ogarnąć to. Ale nie wiem. Na pewno wiem, że po tych dwóch grach, jakie się mi uda przejść, to się wezmę za taki tytuł jak Blood. O, super. Jest to tytuł również na silniku Duke'a 3D. Wyprodukowany przez Sega. I to jest trochę taka chora fabuła. Przynajmniej tak na początku się wydaje. Ponieważ pierwsza misja zaczyna się od tego, że wstajesz z grobu z widłami. Jest głos I am alive. Czytaj, jesteś zombiakiem. Ba, ale potem jest jeszcze lepsze. Wstajesz, idziesz
i napyżasz w inne zombiaki. Nie wiem, kto wymyślał taką fabułę, ale... Cóż, blada bym chętnie sobie zagrał. Teraz pewnie powiecie, o, skąd poznali tą grę. Teraz będziecie mieli największego rotfla i nie wiem... Zonka, jakiego możecie wiedzieć. Otóż... Kiedyś sobie oglądałem filmy Klocucha i on właśnie grał w Blada. To był bodajże jego program gry dzieciństwa, czy coś takiego, nieważne. Ale tak mi się zakminił ten Blad, że o matko, to jest przecież silnik Duke'a, to w to muszę przecież zagrać. No i po prostu... mam działającą wersję Blada na DOSBoxa i to w mordę nagram pod, bo Blad mi się naprawdę bardzo podoba. To jest coś w stylu horrorku, ale takiego oldschoolowego horrorku typu pokroju Doom. No wiem, no, trudno nazwać pierwsze Doomy horrorami, ale... Dopiero Doom trzeci postawił tak najbardziej na horror. Co mi się niezbyt podoba, ale mam Dooma trójkę. Tylko trzeba jeszcze tak ogarnąć, gdzie jest dodatek. Bo na Allegro chodzą, tylko trochę przydrogo. Także tak. Blood po America Secret Operation, co będzie? Nie wiem, może ten rajd na Berlin oddziały specjalne, ponieważ to, co teraz jest, te trzy odcineczki, to mi się nie chce w ogóle pod to głosu podkładać. Także myślę, że lepszym rozwiązaniem po prostu będzie, żebym nagrał to jeszcze raz. Zatem tam często łapałem niezłe klaty, bo to na starym kompie było nagrywane. Więc po prostu tu zainstaluję te oddziały specjalne i tu nagram w całości. Tak sobie myślę. Coś jeszcze takiego planuję w najbliższej przyszłości? Nie, no może te albo Dooma trójkę, albo Quake'a nagram. Czwóreczkę oczywiście. No i Quake 1 został jeszcze, nie? To może to po Bladzie nagram Quake'a 1, bo tam też się zawiesiłem. Tam przestałem nagrywać, bo to był ten oldschoolowe składanie, potem mi się nie chciało dalej grać. Potem już ten nowy tryb przejdźmy razem, gdzie komentuję jak normalny let's play. No i Quake poszedł zapomnieniem. A Quake jest legendarną grą i przydałoby się ją nagrać. No i jeszcze Wolf 3D oczywiście został. Tylko jakoś mnie odpycha od Wolfa 3D ze względu na obskurność tego i wszystkiego i takie błogość graficzną. Ale spoko. To jest klasyka, trzeba by było ją przejść, ponieważ tam w Wolfie 3D to tak naprawdę kolorowe zwykłe ściany, nie ma sufitu, nie ma podłogi. Że tak powiem. W Doomie to już zostało dodane. Dzięki czemu Doom mi się bardzo podoba. Zacisk 30, długi, 2 lewy. Przychodzę go na waszych oczach. Po raz pierwszy. Właściwie większość gier, które tutaj mamy, przychodzę po raz pierwszy. Kolinka przychodzę po raz drugi. 50. Call of Duty na pewno jedyneczkę i dwójeczkę. Modern Warfare. 6 lewy i 6 lewy przez szczyt. Modern Warfare jedyneczkę chyba drugi raz przechodziłem. Co tam jeszcze było takiego? No Wolf oczywiście kilka razy przerabiałem. 3 prawy przez szczyt, zacisk. Coś jeszcze takiego było, na pewno Medal of Honor jedyneczka. 6 lewy, pomiar 30, długi lewy zacisk do 2, 100. I nie dokończyłem Medal of Honor 2010 wtedy, pamiętam. Ale to praktycznie całe przeszedłem wtedy. Czy coś jeszcze takiego? 50. Terrorist Takedown, wojna w Kolumbii na pewno. Bo kiedyś nagrałem do jaką grę warto kupić, tak zwanego programu, który potem zmienił nagle nazwę przy zmianie kanału, kanału nie wiem po kiego. Co było w moim chorym umyśle, ale dobra. Gry PC według M&M Studio. 4 lewy przez szczyt. 6 prawy i otwarty nawrót lewy. Chociaż skoro jest program Sławka 361, co nie warto oglądać na YouTubie, to jaką grę warto kupić, to teoretycznie też pasowało. Niet. Długi 6 lewy, odcisk do 3 przez szczyt, nie tnij. Spokojnie. No meta, wreszcie. Ciekawe jak bardzo zlamiłem w tym odcinku. Kończymy rajd jako pierwszy, super. Co teraz? Hiszpania. Wow. Spoko. No, w większości mamy gładki asfalt. O,
Gładki asfalt, tak, prześwit może być tutaj, może być tak generalnie. Zakrętami to spoko, tylko że może nie na najkrótsze. A takie. Dobra, dzień prób. 5, 4, 3, 2, 1, start! No start! 4 lewy i 6 prawy, długi 6 okay. Lewy, zacisk do 5. Długi 3 prawy, zacisk. 6 lewy i 6 prawy, nie tnij. 6 lewy, 30, 6 lewy przez szczyt. Proste 30. Kurczę, ale zamienić w tych dniach prób lewy. Z tym przeciwnikiem pseudo. Ponieważ on strasznie lami. Na tych dniach prób, nie wiem co z nim jest. 6 lewy, tni. Wiem, że to mówi na końcu gry, ale 30. Nieważne. 6 jest lama, nie jest. 3 prawy. 5 lewy, rozwarty. Alright. 6 lewy, alright. Skręt, 30, 6 lewy otwarty, 30. Skręt 2 prawy, 50. Z tymi skrętami to nie wyrabiam. Teraz będzie wzniesienie i końcóweczka. 2 lewy. 6 lewy i 6 prawy przez metę, 50 i stop. I tu wreszcie mogę jeździć. Hiszpanię bardzo lubię nawet. Nawet bardzo lubię, bo powinna być konstrukcja zdania, ale nie, to mój styl walić. Dobrze, piosenka na dziś. Pierwsza piosenka na dziś, a to będzie ta z zaskoku może. To nas zapewne znacie, więc poczekajcie sobie do drugiej. Jest to piosenka jednego z polskich wykonawców. Ale takich wykonawców, że oh my god. Naprawdę gościu potrafi tworzyć muzykę. Naprawdę jest genialny. A to co ostatnio zrobił, to po prostu przekroczyło wszelkie granice i to jest po prostu przepickie. Chodzi mi tu o Cezika, tak. Chodzi mi tu o Cezika. Na pewno każdy słyszał o Ceziku. O epickim gościu, który generalnie tworzy do internetu muzykę. Nie idzie od razu na wytwórnię płytową. W ogóle nie. Na początku chciał się tylko po prostu podzielić, jak potrafi grać te pierwsze filmiki, covery jakieś tam zespołów. I tyle. A teraz to co? Teraz to po prostu jedzie takie produkcje i nadal jestem samym Cezikiem, co był na początku. I to jest bardzo fajne. Że się nie zmienił i że nie leci na hajs teraz, jak wiele osób. 6 lewy i długi lewy jest. Zacisk do 2. I leci właśnie w tym kierunku, niestety. Tworzy dla hajsu, ale walić. Cezik, Cezik, Cezik. Ostatnia jego piosenka. Co to za pedał? Cezik, co to za pedał? Najlepszy sposób na zdisowanie i na zjechanie hejterów. Naprawdę, Cezik, piąteczka. Po prostu to było przeepickie. Wziął komentarze z Joe Monster, czy takiego portalu śmiechowego, bym powiedział. Takie, jeżeli nie wiecie co to Joe Monster, to zapomnijcie. Bo to jest taki jakby upper level, bym powiedział. Trudno to porównać, ale dobra. Taki upper level komiksów, demotywatorów, etc., etc. Są to takie, no, tam wkleją różne artykuły, obrazki, filmiki i tak dalej. Dla śmiechu generalnie. No i tam były także filmy Cezika. No i Cezik te trochę hejterskich komentarzy powycinał. Skleił w jedną całość, powstała piosenka. No i to zaśpiewał. Ze swoim haters band. Był super. Po prostu wyszło mu tu przeepicko i muszę przekoziłkować tak. A że dziś, pierwsza piosenka na dziś, o, myślałem, że się odrodzę. Super. Dlatego ja stąd dziękuję. Także dziś, jeszcze pierwszy piosenek na dziś to Cezik, co to zapytał. Autorstwa Cezika. Shit. Tak, ale lama. 5 prawy, wąsko i długi 4 lewy. Co to zapytał, co to zapieta? Cezik skończył się na kile mol. Prosta 150. Co to zapytał, dawno się sprzedał. 5 lewy, jedź po prawej i 6 lewy przez. Tam jest trochę przekleństw, ale to. Oczywiste jest, że w cytatach takich hejterskich często pojawiają się przekleństwa, ponieważ hejter zarzuca od góry, że jesteś do dupy, więc może ci pocisnąć. Długi 6 prawy, proste. Natomiast 70. Wiele osób, jak widziałem, nie potrafi odróżnić krytyki od
5 prawy. Nie potrafię odróżnić krytyki od hejtu, co mnie w ogóle przeraża. O, kiepawo. Co mnie naprawdę przeraża. Jak widzę, że na przykład ktoś pisze komentarz, tam co poprawić, a ten gościu usuwa komentarz i go blokuje. To jest w ogóle. Szczyt i długi 3 lewy, 3 prawy zacisk i 6 lewy, 2 prawy. No dobra, może być to trochę taki atakujący sposób, no ale. No typu, że o, masz zwalony mikrofon i póki ja tak kniesz z tym swoim kumplem, po 5 minutach wyłączyłem, bo po prostu uszy mi padły od tego od tych przekleństw. 6 prawy i długi 3 lewy. Za to się dostaje bloka, żadnego przekleństwa w komentarzu, żadnego najazdu na autora. Tylko powiedzenie, że ma słaby mikrofon, może trochę za agresywnie, okej, ale ma słaby mikrofon, za dużo przeklinasz. Szczyt i 3 i jakiś kolega nieogarnięty. To jest najazd hejterów. No coś mi się w mordę nie wydaje. Według mnie to jest krytyka. Szczyt i 4 lewy, nie tnij. Owszem, może nie jest zbytnio konstruktywna, ale jest krytyka. To może tnij. 30, długi 6 lewy i 3 lewy, nie tnij. 30, długi 3 prawy, długi 4 lewy. Ten autor komentarzy po prostu pokazuje, co jest złe. Argumentalno, masz zwalony mikrofon. 2 prawy. Bo filmik jest słaby, bo 6 lewy i 6 masz prawy, tnij. Kiepawy mikrofon. Prosta 30 bo i długi 5 prawy. Kliniecie je na lewo i na prawo. Długi 4 lewy, odcisk. No to już jest krytyka, nie? A nie jakiś hejt, bo hejt to było. O, filmik do dupy, pozdrawiam. Długi 4 lewy, to już jest hejt, bo filmik jest do dupy, bo jest do dupy. No to sorry. Krytyka powinna uczyć. Krytyka powinna motywować, a takie coś to cię nie zmotywuje, więc to nie jest krytyka. Cię bardziej zdemotywuje. No i widzisz, jak cię rozwinąłem z tą gadką. Połowę odcinka prawie zagadałem. A tak nie miałem nic do gadania. 6 lewy, tnij i długi 3 prawy. 4 lewy. To są bardziej takie. Lewy otwarty. Alogowanie przy kolinku. Jakbym to mógł tak nazwać. 6 lewy. Audiolog podczas grania w kolinka, takie dyskusje, nie? Znaczy tu nie może być dyskusji, bo nie ma kilku osób, ale. Ostrożnie. Takie monologowanie to. Lepsze. 4 prawy. Jeżeli chcecie poruszyć jakiś temat, który poruszyłem w tym odcinku, to możecie je napisać w komentarzach, możemy sobie podyskutować na ten temat. To są całkiem ciekawe tematy. Możecie na przykład odnośnie do Call of Duty, a Battlefield 3 napisać swoje plusy i minusy obu gier, jeżeli graliście, ale nie takie fanboyskie, typu o, Battlefield 3 jest lepszy, a Modern Warfare się i to jest normalne. 6 lewy. Bo ci co grają w Call of Duty to debile. Nie, to nie jest dyskusja, to jest najeżdżanie i to jest hejt. To jest hejt, znaczy to trudno nazwać, że to jest hejt, ale to jest hejt w mordy, skierowany na czyjąś osobę. Nas na czyjąś osobę. 30, wow. Ty mnie w ogóle jeszcze słuchasz? Tak. 6 prawy, 50. Wyobraź sobie, że jeszcze ci słucham. 6 prawy, 70. Długi, no i ogólnie możecie poruszyć te sprawy w komentarzach. Przez metę, 100. Czy jeżeli... Jeżeli tworzycie filmiki, to czy spotkaliście się kiedykolwiek z krytyką? Znaczy nie z hejtem, tylko z krytyką, bo z hejtem to mogliście się spotkać. Już też możecie napisać. I co zrobiliście, aby rozwinąć tą dyskusję z tym gościem, który powiedział, co skrytykował? Bo dyskusja jest od tego, aby dogadać się i mieć coś z tego. Maska, jakie piosenki ja układam. Dobra, jedziemy dalej. 5, 4, 3, 2, 1, start! No start! Jak ja się cieszę, że dzisiaj żadnych prosto testów nie ma. 100. To koło tak klekocze? Długi 2 prawy, 70. Oh my god. Nie no, moc wstecznego to po prostu powala na łopatki. Prawy odcisk przez górkę, długi 3 lewy zacisk. No, co jest? No joł.
70, 5. Czego muszę tak zlamić na samym początku? Teraz muszę to nadrabiać. Przez was. Przez blondynkę, to zawsze będziemy zwalać na blondynkę. 6 lewy, no. 50. Zawsze zwalamy na blondynkę. Lewy, jedź po lewej, prosto. Słuchajcie, 70. Doszedłem do wniosku, że Colin McRae Rally 2005 super. Ostrożnie, lewy, to jest najdłuższa seria z gry, jaka kiedykolwiek była na moim kanale. Naprawdę, tworzę ją od lutego. No już jesteśmy na końcówce, ale 4 miesiące gra. 50, przy czym kilka godzinnych odcineczków. Nie, to jest naprawdę najdłuższa seria na moim kanale z jednej gry. Nie chodzi mi o programy typu recenzje czy coś. 6 prawy i 6 lewy i 6 prawy, nie tnij. A ty masz rodzeństwo? 3 lewy. Wąziu ten. Tak, będzie się znowu pytała, bo 6 prawy. 30. Ty mnie w ogóle jeszcze słuchasz? Ona się mnie pytała, jak już tam dawno czy mam na rodzeństwo, ale on ma amnezję, więc nie pamięta niczego. 6 lewy przez 6. To było tak dawno. Skręt 3 prawy przez most. W mordę. 30, długi 6 prawy, zacisk. Wiedziałem, że to zrobię. 2 lewy. Nie. Super. Nie, nie będę ciął. Papaca. Długi 5 lewy. Masz następny trwać po ulicy. 6 lewy. Zatem mogę powiedzieć was, że mi release mnie troluje. Ja się nie chcę się nie chcę są się w nim ustawienia zapisać. Przez to cały czas mi się przełącza mikrofon na kamerkę. I cóż, mogę powiedzieć, że mam inną kamerkę. Na live można było zobaczyć, że miałem dwie kamerki, już jedna poszła do dziadka. Tak powiem. Tam do użycia będzie. A teraz mam tą dziadkową, bo ona ma lepszą jakość. Taka wymiana była. Na potrzeby. I ogólnie. I długi 5 lewy, zacisk do 3. Teraz mnie midlist troluje, bo cały czas przełącza na tą kamerkę. Poza tym daje mi ustawienia głośności, nie zapisują się i daje mi się ustawienie głośności z World War 2 GI, gdzie tam jest na maksa podciszony dźwięk z gry. Prosta 36 lewy. Z powodu tego, że ta gra jest tak cholernie głośna i tego już nie mogę ściszyć zbytnio. I 6 lewy, nie tnij, 6 prawy. I dlatego jest proporcja 20 do 80, a ja ogólnie 5 lewy i 3 prawy otwarte. Dopasowując do mojego mikrofonu, do tego, którego teraz gadam, jest proporcja najczęściej 35 do 65. Bądź coś zbliżone do tego. 36 po prostu lewy, 4 lewy i stop. Mogę ci mówić. Ostatnio nagrałem chyba Colinka z proporcją 30 do 70. No i to trochę dziwnie brzmiało. O, na 15. Really? Oto zlamię ten. Zlamię to. Zlamię ten raid w mordę. Muszę nadobyć 8 sekund. No dobra, spróbujemy. No start! 70, 6 prawy. Teraz się skupmy, bez gadania, dobra? I skręt 6 lewy i 6 lewy, tnij, 4 prawy, długi 6 lewy. Teraz się skupmy, jedziemy. 5 lewy i długi 6 prawy, zacisk do 5. 6 lewy, 50. 6 prawy. Musimy mieć co najmniej minus 9, żeby być bezpieczny. I skręt 3 lewy, ostro tnij. 36 prawy. 4 lewy, tnij. Już wiem, że się liczy 6 prawy, pomiar. Czas każdego mistrzostw tego rajdu. I 6 prawy, w tym złotym pucharze, ale. O, minus 3, super. Jeszcze minus 5 brakuje. 4 prawy, prosta 50. Z tego kierownicy wjechać. 5 prawy, wąsko przez szczyt i 6 lewy. Tnij, 5 lewy. Tnij. 30, ostrożnie 5 lewy. No chyba tnij. 3 prawy. 30, 4 lewy, tnij i 6 prawy. Matko, jak ja się słucham blondynki teraz. Pomiar. Ja nie mogę. Skręć, o, jak miło. Super. Otwarty, długi, 70. Teraz to utrzymać. 6 lewy 50. I przyspędzimy teraz. 6 prawy 50. Czy mam taką bonusową szósteczkę? 100. Teoretycznie mało co potrzebne jest, ale okej. 6 lewy otwarty 200. Uuu, 200, super. Długi 5 lewy? To jedź po prawej może. Szczyt? Gdybym miał normalne przełożenie, to byśmy wyciągnęli 200.
lodu. Opa. Skręt 5 prawy. 50, 6 lewy. Ostrożnie. Ale kurczę, sprężara działa, kurczę. Latuje tam 50, tak powietrze. 4 lewy tchnij. Więc musimy trochę zwolnić. 4 lewy, 30, 4 lewy i ostrożnie, 5 prawy i 4 lewy, 6 lewy i długi 3 prawy, 30, długi 4 prawy przez szczyt i dziury, nie wpadnij, spokojnie, 30, ostrożnie 2 lewy, mam specjalne środki, czyli uważaj, 30, 6 lewy i długi prawy zacisk do 3, 4 lewy, tutaj mogę trochę nadrobić 30, czasu i w ogóle wypuścić do przodu. Ten rozwarty. 50. Szczyt i 4 lewy i ostrożnie długi 2 lewy. Nie dam kierownicą jak się tam teraz, ale. Długi 6 lewy. Projazd, no widzicie jak wypierzę do przodu 16. Au. Jako pierwsze. Yeah. Wypierzę ich do przodu. Niemcy! Niemcy, 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 Niemcy. Jawohl, jawohl, ich liebe Espanol. Lololololo. Możemy jechać. 4, 3, 2. Przy okazji się sobie nawodniłem gardło. Start! Leje jak cholera. 50. Skręt 2 prawy przez szczyt. 120. Typowe Niemcy, kurczę. Założyć fanpage'a. Typowe Niemcy. 2 prawy. 50. Skręt 2 lewy. O, tam jedzie nasz ten. 6 lewy. 30. Przeciwnik. W mordę. Hopla! I. 6 prawy. Kurczę, aż mi się zatęskniło do takowej gierki jak Rally Championship. I skręt 2 prawy. 99 oczywiście. 2 prawy przez wąski most. 4 lewy. Tam była taka akcja, była taka impreza. 30 skręt 2 lewy. Czy miałeś wyznaczoną trasę? Tam bardzo długą, podzielona na kilka odcinków. Startowałeś z setnej pozycji. Musiałeś dojechać do pierwszej. No ale te samochody nie, przeciwnicy nie byli duchami. Przez to mogłeś się z nimi tłuc, mogłeś się je wymijać, tak mogli ci blokować drogę, co było naprawdę bardzo fajne i mi się bardzo podobało. 4 lewy, drzewko po zewnętrznej. W tej grze i naprawdę Ray Championship 99 naprawdę sobie bardzo cenię i naprawdę zapamiętam. Muszę sobie skombinować oryginałkę, ponieważ mam pirata od kumpla, bo kumpel miał dawno, dawno temu, ja sobie kiedyś skopiowałem. I gdzieś to nadal leży, więc, ale naprawdę bardziej chciałbym zdobyć oryginałkę. 5, 4, 3, 2, 1. Kich obowiązkowy, kurczę. No start! Długi 6 prawy, skręt 3 prawy przez hopę. 70 skręt, mamy alufelgi. Bardzo długi. A czy ty wiesz co to jest? Prawy. Tak się zapytam. Ostrożnie, 5 lewy i skręt. Dobrze. Dwa prawy wąsko. Dawaj tą drugą piosenkę na dziś, może. Długi 6 Szpania to które był raj? Drugi, Niemcy są trzeci, dobra, nieważne. Ostrożnie, 6 to szybki wam dam. Drugą piosenkę na dziś będzie znowu piosenka Super Rock 84 z tej kompilacji, bo to oprócz tego, że była kompilacja taka ze wszystkimi zespołami, po dwie piosenki na krzyż od każdego zespołu, to były jeszcze takie full, że każdy zespół miał całość nagraną. Na przykład ja mam już całość skorpiąców. 6 prawy przez no, szczyt. Co, czemu to nie gazuje się, pytam. Ostrożnie górka i 3 lewy. 6 prawy i długi 6 lewy. No i dzisiaj będzie zespół Bon Jovi. Tak, Bon Jovi. To ten od It's My Life. It's my life and it's now or never. Nie wymienić koleżanka? Nie. Długi 6 lewy. 6 górka i górka i 6 prawy. 6 lewy, tnij i długi 6 prawy. Szczyt i 6 prawy i ostrożnie, skręt 3 lewy przez szczyt. Naprawdę mówię, że moja koleżanka też by się nadawała. Bardzo długi 5 prawy przez szczyt. Mądrzejsze niż ty, dawaj ją. No i dzisiaj będzie piosenka Bon Jovi'ego, to jest My Life. Długi 6 lewy przez szczyt i skręt. Dzisiaj Bon Jovi'ego najłatwiej skojarzyć właśnie z tym My Life. A kiedyś się kojarzyło z innymi piosenkami, heh. I dzisiaj będzie piosenka, nie pamiętam z którego ich albumu, niestety. A teraz sobie wpiszcie. Jest do tego teledysk. Runaway. Oh, she's another runaway. Epicki keyboard tam jest. 70, skręt 5 prawy, otwarty i wąsko. Bon Jovi tą piosenką mnie naprawdę przekonał do siebie. 50, 6 naprawdę bardzo podobało. Skręt 2 lewy?
pamiętnij. Mam już tą piosenkę swoich ulubionych. Ops. Długi 6 lewy i uwaga, skręt 2 prawy przez wąski most. Czy ten skręt tu? 70. Długi 6 prawy, nieostrożnie hopla, środkiem 30, 6 lewy, zacisk do 3. Opa. I zleciałem. A mam tam gdzieś jechać, matko Boże, gdzie jestem? Czy w dobrą stronę jechałem, ale nie po drodze. 150. To dużo, nie? W tamtą stronę zmierzałem. Ale mnie oczywiście tepło. To był checkpoint. 6 lewy i otwarty nawrót prawy. No, wykręcaj, rzesz. 30, skręt 5 prawy i lewy. Zjeżdżamy. 30, 6 szczyt i 6 prawy i skręt i hamulec. Skręt 4 lewy 50, 6 lewy i a, jeszcze nie powiedziałem w odcinkach co po kolinku. 30, będzie shift 2, tak, będzie shift 2. Na shifta na jedynkę na razie nie mam ochoty, poza tym ja już go przechodziłem. Dość niedawno bym powiedział, bo jak już tworzyłem na YouTubie, to go przechodziłem, co oznacza, że jest to dość niedawno. To była bodajże trzecia seria gier PC. Czy jakiś rok temu przechodziłem, więc na razie nie mam ochoty na shifta 1, a shifta 2 nie przechodziłem, shifta 2 nie przechodziłem. Także to jest kolejny pretekst, żeby go przejść i żeby go nagrać. Mogę wam zdradzić, że już kiedyś próbowałem nagrywać shifta 2. Ale właśnie był ten reinstall kompa, czy coś było, nie pamiętam. Start! Otwarty. Ja nie pamiętam, co to było. 150. No to jedź po lewej przez szczyt i skręć. Ale mam gdzieś jeszcze zamalinowany pierwszy odcinek tej nieudanej serii. Lewy 30. Skręt 6 prawy i tnij 30. Ostrożnie, długi 3 prawy. 6 lewy zacisk do 4 przez szczyt. Okej. 30, 6 prawy i 6 lewy. Wzniesienie i 5 lewy. Słuchaj, jak nie zaczniemy rozmawiać o czymś innym, to przestanę z tobą rozmawiać. 6 prawy, wycisk przez szczyt. Spoko. 30, fajnie, że w ogóle o czymkolwiek rozmawiamy. 50. Pomiar i skręt nawrót lewy. 30, długi 6 prawy. Długi 6 lewy. No, jak szybko się jedzie tutaj na tej trasie. Prawy i 6 lewy. Jaka ładna pogoda dzisiaj, jej. I szczyt i 5 lewy. Czego nie dociskam? 6 prawy. Na maksa. A bo ja nogę na hamulcu trzymam, dlatego tak trochę nie dociskało do końca. Super. 5 lewy 30. 6 prawy i szczyt i 5 lewy. Wow. 30. Długi 6 prawy przez szczyt. Wracaj na trasę. 5 prawy otwarty. Długi 5 lewy zacisk i ostrożnie skręt przy pra... Nie? Znowu te przyprawy. 3 prawy. 3 lewy. 30. Jeszcze ona to pamięta, wow. Ma amnezję. Nie no, zaznawaliście. 4 prawy. Amnezję. 5 lewy. Amnezję, amnezję, jak ta gra. Mordy. 70. Skręt 2 prawy. Jasne. Długi 6 lewy. 5 lewy i 6 prawy. Tnij. Tak. Długi 6 lewy. 50. Spać. Już są wakacje, spałem 10 godzin walić. Chcę mi się spać. I długi 6 prawy. Długi 6 lewy zacisk. Pomyl. 6 prawy przez górkę. Tnij i 6 lewy. Czy normalnie jest tylko, nie wiem, jakieś 8, 7, coś koło tego. Szczyt i skręt 4 prawy. Bo po szkoleniu się spałem jakieś 7 godzin. 5 prawy. Porcelowego Eldad, a teraz 10. Nadal chcę się spać. Zacisk. Nie ogarniam tego. Drzewo po zewnętrznej, długi już tak nie mogę spać, ale chcę mi się spać. To jest, kurczę, paradoks. Asfalt 50, 6 prawy i 6 lewy. 30, 6 prawy i prosta górka. Tak ja odnotę, to wszystko. To nie jest wieczorem, no nie jest nagrywane wieczorem, to jest nagrywane przed południem jeszcze. 6 lewy przez szczyt. Jedź po lewej i 6 prawy. Bardzo długi. 6 lewy przez metę. Finally, zhamuj może, co? Dziękuję. Ej, what? What? No co? Freak you. Przecież widzę, że tak dużo do nareperowania nie ma.
Nowy deszcz. Nie zmieniamy nic. Tutaj tylko nie pada. 3, 2, 1. Jeden taki wyjątkowy odcinek, gdzie nie pada. No start! 6 lewy i długi 6 prawy przez szczyt. Zacisk! 6 lewy, długi 6 prawy, zacisk 30. Uwaga no! Skuter i 3 lewy! Długi 3 prawy, zacisk. Wiem, ja też szutru nie lubię. Zwłaszcza kiedy mam założone opony na asfalt. Ale no musimy to przebolić, sorry. Długi 6 prawy i skręć 6 lewy. Że koła w ogóle nie chcą współpracować. Jedziemy do 9 obrotów, no dobrze, asfalt. No. Nawrót lewy za tunelem. Wreszcie mam jakąś trakcję. Nie tnij. 70, 6 prawy i skręt 2 lewy rów po zewnętrznej. 6 prawy pomiar i skręt 2 prawy, rów. Tnij. To za rów, to nie jest rów, to jest taki spadek. I 6 prawy. Po polu. 30. Skręt 2 prawy. To może tnij. I 2 lewy. Tnij. Error. 6 lewy. 6 szczyt i skręt 5 prawy i 6 lewy. Nie tnij. Długi 6 prawy i skręt otwarty, nawrót lewy. A, to jest to, wracamy się. Skręt 2 lewy. Ten wtedy przyjechaliśmy. Przez szczyt. O, stamtąd, z lewej strony, tam gdzie zrobiłem prokoksa. Zakręt, o, właśnie, tam idziemy właśnie. Powrót do korzeni. 6 lewy i 3 prawy wycisk. 30, jedź po prawej przez hopę i 5 lewy i pomiar. 30. Ostrożnie. Skręt 2 lewy przez bardzo wąski, wąski most. Bardzo wąski. 36 prawy. 6 lewy i skręt 5 prawy. Nie tnij. 6 lewy. Gdzie to tutaj? 50. Skręt długi 5 lewy. 30. Zakręt 2 prawy. Pierdół, skosiłem. Ostrożnie. Gdybym jechał wolniej, to bym tego nie skosił. Trzy prawy przez bardzo wąski most. Ojejku, przestraszyłam się. Oh my god. Prosta 50, skręt 2 lewy. Uwielbiam po prostu te niemieckie uliczki. No, przynajmniej te ulice wyglądają jak na Polsce. Przez szczyt. Tylko że w Polsce takich jest więcej. Prawy. I są większe. Długi 6 lewy, zacisk do 5, pomiar. Ojejku, co to było? Armagedon. Back on the road. Lewy przez szczyt i prawy zacisk do skręt 4. Długi 6 lewy przez górkę. On the road. 6 prawy. Tnij. On the road. Długi 6 lewy, otwarty przez most. Ostrożnie. Długi 6 prawy i wąska brama i 3 prawy. Teraz celować, czyli. Shooter. Długi 4 lewy przez górkę. To jest problem. 6 prawy i 6 lewy. 4 prawy, musimy i w ogóle opony nie łapią tego, że ja jadę. 30, się kurczę, coś nie podkreśla do takich obrotów. Długi 5 prawy. Ostrożnie 5 lewy. Wąsko. Lewo po zewnętrznej. Prosta 50. Wąska brama. Meta. Ki. 6 lewy. I stop. Tak się kończy odcinki w mordę. 4, no jak to? Minimalnie. Muszę teraz zrobić na pierwsze. 5, 4, 3. Może mi się uda, mam teraz dobre opony. 1, start! No start! 6 prawy, 30, 6 prawy przez szczyt. Ostrożnie, 5 prawy, wąsko przy murze. A to jest ta trasa. 6, lewy, legendarna pierwszy, 50, legendarny pierwszy odcinek z Kolinka. 6 lewy, wąsko, shooter i 5 lewy. Tak, to jest ta trasa? No tak. Długi 6 lewy. Na razie idziemy na szutrze, dobrze. Długi 4 prawy, 50. Super. 6 prawy przez szczyt. Cieszę się. I 6 lewy. 30. Uwaga, wąska brama i skręt 5 prawy. Asfalt. 30. Długi 6 prawy i długi 6 lewy. 6 prawy. Back on the road. Pomiar prosta 30. Skręt 6. Mokry shooter nawet łapie lepiej niż suchy shooter, no to to już coś znaczy. Długi 6 lewy. Prosta 70. Tym razem nie było przez chwilę za oknem, ale jest karetka. Nawrót lewy. Na szczyt!
Dwa prawe. Może będzie ją słuchać, nie wiem. Jeżeli mi przyjedzie 30, pod oknem. 6 lewy. Zawsze tradycją Kulinka jest to, żeby ktoś mi przyspić za oknem. Od niedawna prawy, dosyć, ale dobra. Szczyt. Teraz jedzie karetka, żeby nie było przyspidu. To dlatego, że nagrywam rano, bo łach, 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 łach. No tego nie ma przyspidu. 6 lewy przez szczyt. Komuś nie chce przyspidać rano. Nawrót prawy. Nie weź tego spida, zawsze wieczorem przyspidam spida, bo ich nie widać pewnie, dlatego. Tajemniczy motor. Prosta 30, pomiar i ostrożnie skręt 4 prawy przez wąską bramę, shooter. 5 lewy i 4 prawy przez szczyt. 6 prawy, prosta 30. Ostrożnie, długi 4 prawy, zacisk i 3 prawy. I długi, 6 lewy, zacisk na 4. Uwaga, szczyt! I 3 prawy, wąsko spadek po zewnętrznej. 4 lewy. Długachny, 6 prawy, 5 prawy zacisk i 6 lewy przez szczyt, przez wąską bramę. Skręt 3 prawy i ostry nawrót lewy, długi 5 prawy, pomiar. Długi 6 lewy, zacisk do 5 przez szczyt 30. Widzicie, jakie skupienie prawy, w mordę na trasie? I 3 lewy, 6 lewy, 30. Mali, nic nie gadam, tylko jedziemy. Malina. Zacisk i 3, skręt 3, jeszcze raz. Długi 5 prawy zacisk i skręt 3 lewy. 50, skręt 4 prawy. 6 lewy i 6 prawy. 30. Skręt 6 prawy. 50. Górka i 6 lewy 30. Skręt 6 lewy tnij. Długi 6 prawy przez metę i 6 nie, ludzi. Przez górkę. I stop. To co tam gdzieś pojadę. No i super, udało się. Pokazówka. Spoko. Jedziemy. Tego się nie spodziewałem w mordę, ale okej. Okay. Z Teliką się ścigamy, dobra. 3, 2, 1. Taki bonus, nie? No start! Stop. 4 prawy. 6 lewy i 6 szczyt. 30. Długi 6 prawy, zacisk do 4. 50. Długi 6 lewy, zacisk do 5. 30. Długi 6 prawy, 70. Ona tam jedzie, nie. Tutaj miada tą wodę jak szatan. I 6 lewy przez szczyt, otwarty, długi przez szczyt. Ała, noga mi zdrętwiała. 5. Cóż ja mam powiedzieć? Cały czas gaz do dechy praktycznie. W takiej samej pozycji siedzę. Długi 5 prawy, tutaj... zacisk do 4. No porozmawiaj ze mną o czymś. Porozmawiajmy o najnowszej generacji konsol. Co sądzisz o PlayStation 4 bądź Xboxie 1? Xboxie One. 4 in a million, baby. 4 prawy, zacisk. Nie, ale kurczę. Rozumiem, żeby 6 lewy, nazwać konsolę jakąś tam numerkiem. No jest ładnie. PS, PS2, PS3, PS4. Ale żeby nazwać konsolę, trzecią konsolę od tej samej firmy, 1, Xbox One. Tak teraz będzie można było określić Xboxa, prawdziwego Xboxa jedyneczkę. No patrzcie, mam Xboxa. A którego Xboxa? No tego pierwszego. Tak ładnie brzmi Xbox jedyneczka, no. A teraz nie będzie można tej nazwy używać, bo Xbox jedyneczka to będzie ten najnowszy Xbox, super. 6 lewy, chyba, ale nie jestem pewna. Tą generację konsol nabyje, kiedy już nie będzie najnowszą generacją. Nadal nie mam jeszcze wszystkich konsol z poprzedniej generacji, czy ta jeszcze Wii nie mam. Tak, Maciek kolekcjoner. W ogóle ze starszych tych. O, i Finlandia, fajnie. W ogóle ze starszych generacji to mało mam. Czekajcie, z której generacji była Sega Dreamcast? Nie, Wii to jest z tej generacji. Inteligencie. No, Wii to jest z tej generacji. Aktualnej. Ze starszej generacji to jest Sega Dreamcast, której nie mam. I chodzi cholernie pięć, wysoko. 4, 3, 2,
jak na sprzęt używany. Start! No start! 6 lewy, 70. Może tak porównam. Praktycznie mało używane w pudełku ze wszystkimi dokumentami. Sony PlayStation 2 dostałem za 120 zł. Ile chcą za Sega Dreamcast zapakowaną, bo właśnie nie zapakowaną, z okablowaniem tylko 300 zł w morzu. 6 lewy i 6 prawy, 50. Tego teraz czatuję na jakieś tam niższe okazje do stówki. Bo Sega Dreamcast było mało rzeczy. Przynajmniej teraz u nas jest. Mam od Segi. Co mam jeszcze od Segi? Master Systemkę 2 tylko jeszcze. Tam jadę w Sonika, też mało gier jest na niej, na nią. Na Allegro. Na razie jakoś nie zamierzam kupować nowych. Zanim jej nie podłączę do mojego konwertera, żebym coś tam mógł z niej nagrać. Muszę znaleźć przejściówkę z kabla antenowego na jakiś inny sygnał. Wiecie, no to będzie ciekawe, ponieważ Sega nadaje w sygnale 144 punkty. Jak się nazywa? 144P. Czyli w jakości komórkowej. Dzisiaj w YouTubie. Nadawanie komórkowe ma rozdzielczość 144. No chyba, że ktoś ma Pro Elo komórkę, no to może sobie obejrzeć 240p. Ale klasycznie się nadaje 144p na komórki. I taka kiedyś była rozdziałka i nikt się nie przypylał, że o, samo rozdzielczość. Teraz się przypylają, o, no fajny filmik, ale mógłby być w HD. 6 prawy, 30, skręt, 3 lewy. Akurat patrzcie jaki bęk. Długi 3 prawy. Japońcy kochają bardziej USA aniżeli Europę. Dlaczego? No jeszcze tak zwróćmy się do Sony PlayStation 2. W zestawie oczywiście oprócz konsoli i pada dostawaliśmy zasilacz i kabel AV, audio wideo. Czyli trzy cincze, żółty, czerwony, żółty za wideo i biały i czerwony za audio stereo. Ten kabel pozwalał na transmitowanie sygnałów w 360 punktach. Czyli no całkiem spoko, ale oczywiście USA musi być lepsze. Zamiast żółtego cincza odpowiadającego wideo, dostawali wejście super wideo, które odpowiadało 480 punktom. Moje składnia teraz poległa. Która generowała rozdzielczość o jakości 480 punktów. Czyli o niebo lepszą. Tak zwane SD. I rozdziałka STNC, nie SNTC. Chyba. Nie, NTSC, o. Dokładnie. My mieliśmy pala i wszyscy mówili, o jak fajnie będziemy mieli w palu. Mordę, rozdziałka. Oni mają gorzej, bo mają rozdzielczość 480, mamy 576. Ale nie, bo kabel na to nie pozwala. Dopiero jak podłączyłem PS2 pod kabel, który dostałem wraz z konwerterem, zamiast komponentem dostałem wejście Composite, czyli oprócz tego, że były dwa cincze stereo, audio. Co? To dostałem jeszcze trzy kable wideo, czyli red, green, blue, RGB. Każdy odpowiada za inny kolor. I przez to jakość 360 punktów zmieniła się w 576, czyli maksymalną. I bardzo fajnie. I teraz będziecie mieli naprawdę bardzo dobrej jakości materiały z PlayStation 2, jak będę nagrywał. Gorzej z Xboxem, bo mam te... Tylko komponenty, chyba nie było kompozyta do Xboxa. Muszę zobaczyć. Może na przykład jest kabel Composite 360 do Xboxa 360? Co powiedziałem? Kabel Composite 360? No. Kabel Composite do Xboxa 360, który można podłączyć do poprzedniego Xboxa. Wtedy bym mógł dziabać też sygnał w takiej jakości. Co jest z innymi konsolami? No nie wiem. Czy PlayStation 1 by się dało podłączyć do takiego kabla? Jeszcze nie próbowałem. Skręt 5 prawy, nie tnij i hoppa, 30. 6 lewy i długi 3 prawy, nie tnij, no. 6
6 lewy przez szczyt i ostrożnie, długi 2 prawy, nie tnij. Cóż, można by było jeszcze, mam taki ten, mam kabel super wideo jakiś, 50. Tylko że to jest taka bardziej przejściówka. I teraz pytanie, bo mam rozdzielacz eurozłącza, mam kabel lewy, PlayStation do eurozłącza. Nie, z PlayStation się nie załatwię, ale jakbym znalazł kabel do Xboxa, jedyneczki, tego jedyneczki, 6 lewy przez szczyt, otwarty, z eurozłączem, to można by było teoretycznie pomagikować. Żeby nie wyciągnęło wyższej jakości, ale nie wiem, na razie się w to nie będę bawił. Na razie, może niedługo nagram szpicę z Xboxa jakaś, bo mam pomysł, tak zacząć oficjalnie serię. Nagrał coś z Xboxa. 30. 6 lewy przez hopę. Takie najgorsze szpice. A potem bym się zabrał za właśnie za Brute Force, co wam pokazywałem. Żeby był tylko na Xboxa i bym to nagrał chętnie. I długi 6 prawy. To zależy, jaka to gra będzie. Czy to będzie FPS czy TPP? Chyba liczę na TPP. Tak mi się coś kojarzy, czy to jest TPP. Muszę sobie sprawdzić na gry online. Bo jeżeli jakiś tam, nie wiem, coś innego, no to nie wiem, czy będę nagrywał, ale zobaczymy jeszcze. Na pewno z PlayStation 2 nagram Wolfa. Tak, Wolfa, bo mnie tak wciągnął, jest taki epicki ten Wolf. Nasz panu. Ostrożnie, 6 lewy, zacisk do 5. Naprawdę, mimo że Return to Castle Wolfenstein, Operation Resurrection na PlayStation 2 jest... To jest to samo, tylko że dodany jeden epizod na początku w Egipcie. To zrobili oni tak, że przemodulowali te wszystkie misje z RTCW, pododawali co nieco i tak naprawdę nie będziesz się spodziewał tego, co spodziewałeś się w RTCW. I to jest właśnie bardzo fajne, dzięki czemu gra mi się w tego Wolfa zupełnie inaczej, aniżeli na RTCW. No pomijając to, że używam pada, ale naprawdę super się gra. Szczyt i zjazd i uwaga, 6 lewy przez hopę i szczyt i długi. Przez to się uczę trochę na Wolfie grać w FPS na padzie, bo do tego nie przywykłem. Skręt 5 lewy i 4 lewy. Ale się da się przyzwyczaić. Tak powiem. I no potem prawdopodobnie, jeżeli będę nagrywał RTCW, to właśnie. Czego nie wiem, kiedy dojdzie, bo chciałem na razie go skończyć jako skończyć, tak po prostu. Chciałem na początku przejść tego Wolfa, z tymi wszystkimi sekretami poznajdować jak najwięcej, potem ewentualnie się podowiadywać z jakichś filmów, bądź coś. Dodatkowy, bo frekwencja jest powyżej 50% tych sekretów. Całkiem są przewidywalne, bo są też takie sekrety z tych z RTCW na kompa. Ale no, fajnie jest znaleźć taki nowy sekret, na przykład. Jakaś skrzynia czy coś, tak nagle. Otwierasz, wow, to jest sekret! Także tak czy inaczej będzie RTCW, a po nim któryś z Medal of Honorów na PS-a. Zapewne wezmę. Mokry shooter. Jodim! Jodim! 5, 4, 3, 2, 1, start! No start! 6 prawy i zakręt. Witajcie w 6 prawy obdarty i długi 6. W której Maciek z PC-ta przesiada się także na inne konsole. Nie przesiada się całkowicie. Oczywiście PC będzie główną formą dostarczania wam rozrywki. Ale będą także gry, które na PC się albo nie pojawiły, albo chciałbym w nie jeszcze raz zagrać, ale na konsolę. Także będzie ci działo w mordę. Albo nie, ostatnio ci mówiłam, żebyś nie ciął, to tnij teraz. O, dzięki. 30, 6 lewy przez szczyt. 6 lewy i długi 6 prawy. Przez ten cholerny deszcz nic nie widzę. Rozmawiam o czym innym, dobra. 6 lewy, no, pewnie chcesz gadać o larkach Barbie, dziękuję bardzo. Ojejku. Duża hopa, jedź po prawej i uwaga, 5 lewy przez wąski most i 4 prawy. Gdzie ten wąski most, jas? 70. Tu. Długi 3 prawy, nie tnij. Ej, ty masz mikrofon, to i tak to wszystko słychać, wiesz? Specjalnie masz taki kask, żeby tam można było do niego mówić, żebym ja to wszystko słyszał, jasne? Zrozumiałe? Hopa. Hop.
Długi 5 lewy, jedź po lewej. 6 prawy, tnij i ostrożnie. Lewy i skręt, nawrót prawy. Tędy. 6 lewy, nie tu, nie tędy. 6 prawy, wycisk. Dziękuję. Do 4 przez szczyt. Poczekaj, bo muszę kartkę teraz. A, spoko. 5 lewy i wąski most. Tak, ja się cieszę, że teraz będzie koniec tego odcinka. Sobie odpocznę od blondynki i wrócę do niej po kilku dniach na kolejną godzinkę. Zawaliście. A potem jeszcze jakieś chyba 6 odcineczków na koniec z mistrzostw. Tutaj już krótszych, bo 20-minutowych jakoś. I kończymy. Kolineczkę. 5 prawy tnij i 3 lewy. Ja mówiłam ile? 3? To 4 lewy. 4 prawy, zacisk do 3. Długi 5 lewy otwarty i skręt 2 lewy, nie tnij. Duża hopla i długi 6 prawy. Fiesta, nie zdawić mnie proszę. Teraz. Ostrożnie, 5 prawy. W ostatnim rajdzie, już chcę to wygrać. Nie miej się to z głowy. Chcę skończyć kolinka, bo mnie naprawdę ciągnie do szczyta dwójki. Długi 5 prawy, 30, długi 2 lewy, nie tnij. 56 prawy i długi 5 lewy, nie tnij. Oj, czekasz, nołem, super. 30, górka i zjazd. I uwaga, 4 lewy przez wąski most. Gdzie ten most? Ja... Super, dzięki blondynka. 50, długi 5 prawy przez szczyt. Dzięki za infomości. Z niego bym wypadł do wody. Długi 6 prawy przez szczyt i zjazd. Ostrożnie. 3 prawy przez szczyt. Nie tnij. Zrozumiałeś? Super. No i ostatni odcinek dzisiaj, no chyba, że będzie jakiś pokazowy jeszcze. 5, 4, zapewne 3, coś takiego może 2, się trafić. 1, start! No start! 100, długi 5 prawy, wąsko. Ale jeszcze nie jesteśmy w połowie. 30, my jesteśmy już pod końcówce. Znaczy odcinka dopiero zaczynamy. Ale my jesteśmy w końcówce już. Połówka była, kiedy kończyliśmy drugi rajd. Teraz kiedy to nagrywam jest 11:19, a co? 50 skręt, 3 prawy. Jedź po lewej przez szczyt i 4 prawy przez szczyt. Tak jakoś mi się smutno zrobiło. 30 długi. Będziemy płakać. 6 lewy przez szczyt. 50 szczyt i zjazd, pomiar i 6 prawy przez szczyt. Popatrz! To krecik czy zajączek? Nie, to gruby. Hopa, i długi 5 lewy. Czy tam czołga, to wygląda jak dżownica, ale okej. Ostrożnie, 4 lewy przez szczyt. 50, długi 6 prawy, zacisk do 4. Bang. Bang, bang, shoot em all. Bang, bang. Górka, blow 50, you away. 6 prawy. Trochę naśladuje Jeffa Kiffa, ale mi nie wychodzi. And it's all down, an enormous land, to the cowboy of the modern day. Come on, show down, don't be hang around, the cowboy, blow your way. 30, to jest specjalnie dla popisu ta trasa. Specjalnie, żeby przedłużyć odcinek. Specjalnie. Ciasny nawrót prawej, 3 lewy. Show off. 6 prawy. 50. Czytaj szpaner. Skręt 2 lewy przez wąską bramę. Nie jest brama, to jest sztuczna brama, teoretycznie. Skręt 2, 4 prawy przez górkę, otwarty do 5. Hoppa i zjazd. Hoppa, 30. Ostrożnie, długi 5 prawy, zacisk do 2. Wąsko, drzewo po lewej. Ups. Ups, ups, ups. I długi 6 lewy zacisk. Ups, jedziemy. Uwaga. Hoppa i 3 lewy. Na koniec, tak dla wyluzowania piosenka Black Sabbath is right. Told you once about your friends and neighbors. They were always changing, but they never fight. It's alright.
6 lewy przez szczyt. It's alright. Prosta, 70. Given and the snow return. Trudno. A teraz się śpiewam. It's alright. It's alright. W klanie Guns N' Roses, właściwie Axl Rose, to jest epickie. 6 lewy i 6 prawy. Yeah. Kurczę, muszę sobie jakąś porządną muzykę włączyć. Teraz, po tym odcinku. Yeah, koniec. Super. Udało się. We are the champions. I nic nie dostajemy nagrody, no foch. Dobrze, tak, dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to załapkujcie odpowiednio do góry. W kolejnym odcinku będzie złoty puchar i test. Odblokujemy sobie kolejne godzinka i już kończymy ostatni event. Nara. It's you and